Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do recenzji Huawei P-Smart, czy P-Smart, sprzęt, który dostałem od bezceny, za co bardzo dziękuję. Zapraszam was również do subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnych materiałów, myślę, że dość sporo się pojawia tego na kanale. No i sprawdźmy, czy P-Smart, czy P-Smart jest lepszą propozycją niż Mate 10 Lite, Honor 7X, a może nie warto dopłacać i warto spojrzeć w stronę Honora 7 Lite, który też u mnie jest, niedługo pojawi się jego recenzja. Zapraszam. Zaczynamy od wyglądu. Urządzenie stosunkowo niewielkie, konstrukcja aluminiowa, jeżeli chodzi o tą górną część. U góry i na dole mamy wstawki plastikowe. Bardzo fajnie, bo kolorystycznie są one w miarę dobrze dopasowane, w sensie nie widzimy dużego odróżnienia. Dodatkowo między właśnie tą powierzchnią plastikową a aluminiową mamy taką wstawkę. Również podejrzewam, że jest plastikowa, ale fajnie to wygląda, bo tak się troszkę świeci, tak ala chromowany element, więc wygląda to bardzo przyzwoicie. Z tyłu mamy dwa aparaty, 13 i 2. Ten 2-megapikselowy oczywiście jest do rozmywania tła, w sensie zbierania informacji o głębi obrazu. Do tego przejdziemy sobie później. Pojedyncza dioda doświetlająca, skaner odcisków palców, mamy tutaj znaki towarowe oraz logo Huawei. Prawa krawędź niezmiennie to jeden przycisk do regulacji głośności, dwuklik przycisk do zasilania. Po lewej stronie mamy tylko wejście na dwie karty nano SIM, bo oczywiście jest to urządzenie dual SIMowe hybrydowe. Zamiennie jeden ze slotów jest na karty microSD do 256 GB. Dolna krawędź to wejście na słuchawki 3,5 metra, mamy tutaj mikrofon, niestety mikro USB 2.0. Tutaj bym wspomniał, że w tej cenie zdarzają się już urządzenia z USB typu C. I skoro jesteśmy przy tym złączu, wspomniałbym o baterii, 3000 mAh, spokojnie 4-5 godzin na ekranie, więc jest naprawdę bardzo ok, nieduży ekran, średnia specyfikacja, wydaje mi się, że wypada to naprawdę w porządku. Niestety nie mamy tutaj szybkiego ładowania, ani szybkiej ładowarki w zestawie, więc ładowanie tak około 2 godzin z hakiem. Mamy również pojedynczy głośnik, który jest wystarczająco głośny, no ale oczywiście jest dość płaski w całym zakresie, nie mamy tu żadnego basu, ale też nic nie rzęzi, w sensie nie mamy tu żadnego nieprzyjemnego dźwięku, który by się wydobywał właśnie z tego głośnika. No i górna krawędź, tu pozostał nam jeden mikrofon do redukcji szumów. Z przodu ekran 5,65 cala, Full HD+, czyli 2160x1080 pikseli, proporcje 18:9, czyli te wydłużone. Wspomniałbym, że jest to matryca IPS, bardzo dobra jasność minimalna, maksymalna mogła być ciut lepsza, ale w tej półce cenowej wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Co do kątu widzenia, nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń, w sensie nic tu się nie zniekształca, jedynie ekran troszeczkę nam się przyciemnia i na to bym zwrócił uwagę, ale kolorystyka pozostaje zachowana. Ponad 380 pikseli na cal nie powoduje tutaj żadnej ziarnistości ekranu, jeżeli spojrzymy na niego nieco bliżej. Wspomniałbym o tym, że te ramki po lewej, po prawej stronie rzeczywiście są bardzo małe, natomiast u góry na dole nie jest już może tak różowo, ale w tej półce cenowej wydaje mi się, że i tak fajnie to wygląda. Na dole upakowano logo Huawei, u góry natomiast aparat do selfie 8 megapikseli ze światłem 2.0, głośnik, no i wszystkie czujniki. No i specyfikacja, Kirin 659, 3 GB pamięci RAM, 32 GB wbudowane, Mali-T 830 i tak na dobrą sprawę tyle. No i testy syntetyczne. Wydaje mi się, że są jak najbardziej ok. To jest mniej więcej poziom Snapdragona 630, więc urządzenie radzi sobie całkiem przyzwoicie. Nie ma również problemu większego z grami, to znaczy większość z nich będzie działała bardzo płynnie. No i przechodzimy do tego, jak urządzenie działa. Po wykasowaniu wszystkich aplikacji i chwilkę musimy odczekać, ich uruchamianie nie trwa zbyt długo. To znaczy w tej półce cenowej wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Tych aplikacji troszkę zostaje w tle. Najwięcej sprawia problemu tutaj tak na dobrą sprawę Facebook. On się jakoś tak widocznie dłużej ładuje, niestety, jeżeli chodzi o to urządzenie, ale reszta aplikacji naprawdę śmiga całkiem przyzwoicie. Natomiast oczywiście kolejna runda, jeżeli chodzi o przechodzenie przez poszczególne aplikacje, nie sprawia już takiego problemu temu urządzeniu, w sensie wszystko się ładuje błyskawicznie. Wydaje mi się, że tutaj już jest znacznie lepiej. Te aplikacje zostają w tle, nie mam tutaj jakichś ogromnych zastrzeżeń co do tego, jak to urządzenie działa. Strony internetowe, te mobilne bez problemu, jeżeli chodzi o pełne, one również się wczytują dość szybko, oczywiście część elementów musi się doczytać, ale strona jest responsywna, więc
przeglądaniem neta nie miałem tu jakichś większych problemów. No i przechodzimy do interfejsu urządzenia. Oczywiście na ekranie głównym mamy za każdym razem inną tapetkę. Możemy włączyć, wyłączyć, przejście do aparatu. Są wliczane kroki. Możemy również wysunąć sobie taki szybki element, chociażby do włączenia dyktafonu, latarki czy skanowania kodów QR. Wspomniałem o tym, że najszybszym sposobem, żeby dostać się do urządzenia, jest skaner odcisków palców. Jest bardzo precyzyjny, bardzo szybki. Oczywiście nie jak we flagowcach, ale naprawdę działa ok. Nie mam tu jakichś większych zarzutów. Jedynym elementem, na którym zwrócił uwagę, to jest to, że musimy centralnie przyłożyć palec. Niestety, jeżeli gdzieś tam się omsknie nam, nie zawsze to super zadziała, ale myślę, że to jest dość naturalne i w tej kwestii, w tej półce cenowej wypada to naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o ekran główny, tutaj bym wspomniał o tym, że oczywiście masa, ale to masa rozwiązań, jeżeli chodzi o konfigurację. W ustawieniach oczywiście zarządzanie siatką, sugerowanie aplikacji, zapętlanie ekranu, to wszystko, co dobrze znamy. Tutaj nie ma jakichś wielkich rewelacji, ale to wszystko jest, myślę, dość mocno rozbudowane. Google Now po lewej stronie. Wszystkie aplikacje są wrzucone na kolejne pulpity. Oczywiście możemy sobie to zmienić. Z aplikacji, które dostajemy, jeżeli chodzi o Huawei na dzień dobry, to menadżer telefonu, który jest jak najbardziej ok, biorąc pod uwagę, że on optymalizuje nasze urządzenie, sprawdza, czy nie brakuje nam gdzieś pamięci. Oczywiście możemy zarządzać tutaj transmisją, blokować numery. Wspomniałbym o bardzo ładnych aplikacjach muzyka i filmy. Z tych dodatkowych narzędzi, no to mamy chociażby tutaj radio FM, latarkę, dyktafon czy lusterko. Takie dobrze znane elementy, które bardzo często pojawiają się w przypadku Huawei. Kilka jakichś aplikacji było doinstalowanych i wspomniałbym o co najmniej kilku grach, które również się tutaj pojawiły, można sobie je spokojnie odinstalować. Jeżeli chodzi o ekran główny, to możemy jeszcze wyciągnąć sobie taką wyszukiwarkę, gdzie oczywiście jest szybki skaner, ale również przeszukiwanie pamięci telefonu i aplikacji, wyszukiwanie, więc jak najbardziej w porządku. Pasek powiadomień klasyczny, tu się za dużo nie zmieniło, masa przełączników, jak zawsze w przypadku Huawei'a i tutaj na pewno cieszy to, że możemy natywnie nagrywać sobie ekran, jest przycisk wiszący, no wszystkie te rzeczy, które są dobrze znane, więc można sobie to tutaj włączyć. Jest tutaj również NFC. Jeżeli chodzi o ustawienia, jedna długa lista i wspomniałbym o tym, że za dużo się nie zmieniło. Od lewej strony nie mamy już tego wysuwanego paska, biorąc pod uwagę Androida Oreo, który jest tutaj na pokładzie. No i najważniejsze elementy, o których warto by było trzeba wspomnieć. W baterii oczywiście tryb oszczędzania energii, tryb ultraoszczędny. Możemy dostosować rozdzielczość sobie HD+, możemy sobie włączyć. Inteligentna rozdzielczość powoduje to, że telefon sam zarządza, kiedy jaka rozdzielczość jest wyświetlana. Zauważyłem, że raczej to wygląda w ten sposób, kiedy mamy menu i statyczne obrazy, to raczej jest to HD. Kiedy włączamy sobie filmy czy jakiegoś typu aplikacje bardziej skomplikowane, gdzie więcej dzieje się na ekranie, automatycznie przerzuca się na Full HD+. Różnica między tymi ustawieniami jest, tak bym powiedział, maksymalnie 10%, jeżeli chodzi o baterię. Można zmienić oczywiście sposób prezentowania naładowania baterii, no i mamy ustawienia i tutaj monitorowanie o aplikacjach, które zużywają i przenoszenie ich oczywiście w tryb uśpienia. W wyświetlaczu bardzo spoko, bo bardzo dużo opcji. Pierwsza rzecz to temperatura barw, którą można sobie dowolnie dostosować. Natywnie ekran troszeczkę wpada jakby w żółty, mi się wydaje. Można oczywiście sobie to skorygować. Jest ochrona wzroku, czyli eliminacja światła niebieskiego, styl ekranu standardowy lub ten klasyczny, czyli możemy zrobić sobie menu aplikacji, jeżeli ktoś tak woli, nie ma tu z tym jakiegoś większego problemu. W trybie ekranu oczywiście możemy sobie zmieniać wielkość czcionek tego wszystkiego, rozdzielczość ekranu, tu również to samo co w ustawieniach baterii. Nie musimy również martwić się o rozciąganie tych aplikacji do proporcji 18:9. Jak widzicie, Android Bench jest wyłączone, wchodzimy sobie w aplikację. Automatycznie mam informację o tym, że możemy sobie ją przełączyć do trybu pełnoekranowego i automatycznie ona się restartuje, już jest na całym ekranie. W dźwięku niestety dźwięk dzwonka i powiadomień na jednym suwaku, jest oczywiście nie przeszkadzać, osobne dźwięki dla jednej karty SIM i drugiej karty SIM. Są efekty dźwiękowe Histen, które oczywiście działają tylko na słuchawkach, więc to bym miał również na uwadze. No i tutaj mamy sporo dodatkowych ustawień, jeżeli chodzi chociażby o takie elementy systemowe i dźwięki, które się wtedy wydobywają. Pamięci, z 32 na dzień dobry mieliśmy około 22, widzicie, że system zabiera znacznie mniej, natomiast było sporo tych aplikacji preinstalowanych. Polecam sobie to wyrzucić i włożyć kartę microSD. W inteligentnej pomocy mamy nawigację systemową, zmiana z paska nawigacyjnego na przycisk wiszący, jego również możemy sobie konfigurować, obsługa jedną ręką, czyli gest przesuwania urządzenia i zmniejszania tak na dobrą sprawę interfejsu, sterowanie ruchem i tu mamy chociażby screenshoty za pomocą 3 palców, podwójne dotknięcie, żeby wybudzić czy wygasić ekran, no i na końcu wyłączenie dotyku w kieszeni lub w torbie.
No i skaner odcisków palców. Tutaj tradycyjnie mamy możliwość blokowania plików, czy też konkretnych aplikacji, więc można sobie spokojnie z tego skorzystać. To jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to tak jak mówiłem, mamy tutaj Androida 8 z EMUI 8 na pokładzie, więc bardzo fajnie, że dostajemy świeżą aktualizację systemu na dzień dobry. No i przechodzimy do tego, co najważniejsze, a mianowicie do aparatów. Interfejs jest bardzo dobrze znany, jest prosty. Mam pewne problemy czasami, jeżeli chodzi o odpalanie się tej aplikacji, to znaczy ona nie odpala się za każdym razem tak bardzo szybko i szczególnie jeżeli nie ma jej w ramie. To troszkę trwa, ale jak widzicie, teraz jest już znacznie lepiej. I interfejs jest bardzo, ale to bardzo dobrze znane. W lewą stronę mamy tryby. To oczywiście masa fajnych trybów i tutaj mocno szanuję Huawei za to, że wrzucają do tanich urządzeń i profesjonalne zdjęcia i profesjonalne filmy, chociaż nie ma tam specjalnie dużo ustawień, ale niestety szkoda, że HDR nadal jest osobno. Możemy pobrać sobie znacznie więcej tych trybów. Jeżeli chodzi o zdjęcia, 13 megapikseli, maksymalna rozdzielczość w formacie 4:3. Natomiast dla fanów, którzy chcą wykorzystać jakby cały ekran, możemy je robić w 9 megapikselach. U góry, jak możemy zauważyć, mamy kilka trybów, jak tryb małej przysłony, tutaj mamy oczywiście portret i na końcu mamy robienie zdjęć takich ruchomych, czyli zapisywanie takiej krótkiej sekwencji. One nie wyglądają zbyt efektownie, jeżeli jest mało światła, niestety. Przełączanie się aparatu i tak na dobrą sprawę tyle. I co do zdjęć. Same zdjęcia są robione całkiem szybko, możemy nawet z bliska ostrzyć, więc to jak najbardziej ok. Oczywiście HDR pomaga i polecam sobie z niego skorzystać. To wydłuża też trochę robienie zdjęć, ale w ciągu dnia wygląda to naprawdę bardzo ok. Jedyny zarzut z mojej strony to jest to, że czasami te zdjęcia są takie trochę wyprane z kolorów. Ale jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną, nie ma tragedii w tej półce cenowej. Wydaje mi się, że zdjęcia są robione całkiem szybko. Oczywiście nie jest to telefon, który rejestruje bardzo dużo detali, ale wydaje mi się, że wystarczy. Co do zdjęć takich w gorszych warunkach oświetleniowych, to w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś w domu, mamy tylko takie światło ledwo, to już nie wychodzi to zbyt fajnie. Naprawdę musimy się tutaj postarać, żeby nie ruszyć telefonem, bo w tym momencie brakuje tego światła. A jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, no to tutaj bez rewelacji. Filmy Full HD maksymalnie, bez stabilizacji, więc musimy zadbać o to, żeby obraz był w miarę stabilny. Natomiast szczegółowość jest przyzwoita. Myślę, że to jest poziom spokojnie Mate 10 Lite. Co do selfiaków. Musi być sporo światła, żeby one rzeczywiście wychodziły całkiem przyzwoite. Podsumowując, Huawei P Smart to oczywiście urządzenie, które ma zapchać troszeczkę dziurę poniżej Mate 10 Lite czy Honora 7X i jest mniej więcej w podobnej cenie. Muszę przyznać, że urządzenie trochę gorzej wypada, jeżeli chodzi o specyfikacje, natomiast jest dużo bardziej komfortowe, biorąc pod uwagę rozmiar samego urządzenia. Z drugiej strony, jeżeli taka specyfikacja nam odpowiada, ale sam design jakoś nie porywa, to zwróciłbym się w stronę Honora 9 Lite. Jego recenzja u mnie na kanale już niedługo. Urządzenie jest bardzo podobną specyfikacją, a jednak te 2 czy 3 stówki tańsze. Tak czy siak, jeżeli nie macie jakiegoś specjalnego wyboru i to urządzenie macie gdzieś tam w ofercie u operatora, myślę, że mogę spokojnie polecić. Urządzenie działa przyzwoicie, nie ma jakichś rażących błędów. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że zarówno głośnik, jak i aparat są z klasy średniej. Ekran i bateria wypadają ponadprzeciętną. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.